No hej, witam Was wszystkich ponownie. Ostatnio Adam zasugerował, aby przeprowadzić test tej strategii na danych tickowych w MT4 i postanowiłem się, że podejmę się tego zadania i pokażę Wam, jak to wygląda. Natomiast nie będę używał tutaj jakiegoś specjalistycznego programowania w stylu TickStory czy czegoś podobnego, za co musimy zapłacić. Musimy sobie tutaj wyjaśnić jedną taką sprawę, że udostępniam tą strategię całkowicie za darmo. Ta strategia jest, nie musicie za tą strategię w ogóle płacić i korzystamy ze wszystkich narzędzi, które praktycznie są tak samo darmowe i będą pewne jakieś tam niedociągnięcia tylko dlatego, że jest to za darmo. Musimy wiedzieć, że jeżeli byśmy mieli zapłacić, tak, to i to nagranie byłoby jakieś takie, nie wiem, bardziej medialne, z jakimiś efektami specjalnymi i tak dalej. Natomiast z racji tej, że wszystko robimy za free, no to musimy niestety, ale pogodzić się z jakimś takim, nie wiem, budżetowym, tak, podejściem do tego wszystkiego. Natomiast samo budżetowe podejście nie oznacza, że jest to coś złego. No i może na samym początku wyjaśnię, w jaki sposób zaimportowałem te dane tickowe do MT4. Otóż same dane, które pobrałem, to wykorzystałem do tego program Strategy Quant, ponieważ jestem tutaj jakby szczęśliwym posiadaczem tego oprogramowania i zawiera ono tutaj taki menadżer danych, tak, gdzie mogę sobie pobrać na przykład dane z serwisu Dukascopy. Te dane, może to są te dane, które pobrałem z serwisu Dukascopy. Następnie te dane sklonowałem, tak, do odpowiedniej strefy czasowej, która odpowiada świeczce zamknięcia się giełdy w Nowym Jorku. To jest bardzo ważne. I te dane również odpowiadają danym, które mamy u brokera IC Markets. Oczywiście nie reklamuję tutaj w jakiś tam sposób brokera IC Markets, bo te same dane znajdziemy na przykład u brokera Pepperstone czy podobnych brokerów, którzy opierają właśnie swoje kwotowania w oparciu o zamknięcie się giełdy w Nowym Jorku. Jeżeli chodzi o brokera XTB, to niestety nie będą te dane pasować. Są to zupełnie inne dane, bo tam jest zupełnie inne przesunięcie czasowe. Dane te również mają wyłączone świece weekendowe, także to są dane tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku. Za pomocą właśnie tego oprogramowania wyeksportowałem sobie te dane później do pliku CSV. Natomiast każdy z Was, jeżeli chciałby przeprowadzić sobie ten test we własnym zakresie na danych tickowych, od razu może podkreślę, że nie jest to konieczne, bo można pobrać te same dane z historii MetaTradera. Natomiast no, niektórzy wymagają tych danych tickowych, więc postanowiłem się podjąć tego zadania. I jeżeli byście chcieli na przykład pobierać dane, możecie wykorzystać sobie do tego oprogramowanie Quant Data Manager. Jest ono całkowicie udostępnione za darmo. Może ja sobie przejdę na platformę, tak? Zobaczycie sobie tutaj, to jest właśnie to oprogramowanie, tak? Możecie sobie pobrać i w tym momencie będziecie mieli to samo, co ja mam tutaj, tak, i za pomocą tego programowania będziecie mogli sobie ściągnąć te dane i wyeksportować właśnie do pliku CSV. No i teraz możemy sobie przejdziemy na platformę MT4, tak. Tutaj sobie przejdziemy na platformę MT4 i
I teraz tak, dane, które już wyeksportowałem do pliku CSV, załadowałem je do platformy za pomocą skryptu CSV to FXT. To jest ten właśnie tutaj skrypt, on tak to wygląda. Skrypt ten możecie sobie pobrać z naszego forum. Może ja pokażę, gdzie to dokładnie jest. Widzicie, tutaj macie, tutaj jak przerzucimy się na nasze forum, to musicie się, nie wiem, zalogować, jeżeli ktoś nie ma konta, musi sobie założyć. Następnie należy zeskrolować i przejść dla grupy, tak, do laboratorium. Tak, tutaj przejdziemy do laboratorium, później znowu trzeba zeskrolować i mamy tutaj właśnie skrypt CSV to FXT. Jeżeli wejdziemy właśnie w ten link, no to tutaj znajdziemy wszystkie informacje, tak, dokładnie jak to wszystko wygląda. Mamy tu kilka słów na temat danych, w jaki sposób je konwertować, przygotować platformę do tego. Później możemy sobie pobrać te pliki, tak. Ten akurat tutaj pierwszy plik, on nie działa prawidłowo. Musimy się pożegnać, bo on dotyczy jakichś tam określonych platform, tak, bo MetaQuotes od czasu do czasu update'uje tę swoją platformę T4 i później się okazuje, że niektóre skrypty i niektóre oprogramowanie zwyczajnie nie funkcjonuje. Natomiast ten ostatni skrypt działa jak najbardziej i można sobie go pobierać. Tak. Później możemy sobie właśnie przeczytać właśnie, jakie są ustawienia platformy, uruchamianie skryptu, dokładnie wszystko, na co zwracać uwagę, tak? Tutaj macie cały poradnik, jak, w jaki sposób to robić. Macie także szczegółowy opis ustawień skryptów i jak go skonfigurować. Także nie powinno, po przeczytaniu tego wszystkiego nie powinno być dla nikogo problemu. Natomiast są pewne problemy, tak? Pewne kłopoty, które zostały zdiagnozowane, jeżeli chodzi o wyniki testów, i tu na to chciałbym zwrócić uwagę, tak? Czyli otworzymy sobie coś takiego i po przeprowadzeniu testu widzimy, że jest jakość modelowania 99% i taka jakość modelowania jest za pomocą, na przykład jeżeli wykorzystamy specjalistyczne oprogramowanie, przepraszam, TickStory, natomiast za pomocą skryptu uzyskamy dosłownie to samo, tylko że tutaj chciałem zaznaczyć, że będzie NA. No nie wiem, w jaki sposób MetaQuotes zepsuł tą opcję i ona nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o ten skrypt, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dane, no to zobaczymy sobie na przykład dane przeprowadzone za pomocą, tak, to jest za pomocą TickStory, czyli ten 99% jakości modelowania, tak, i dane za pomocą tego skryptu, tak? I widzimy, że wygląda to praktycznie tak samo, tak? Nie ma tutaj jakiejś żadnej specjalnej różnicy. A zatem spokojnie możemy wykorzystać ten skrypt. Jest on godny zaufania. Można za pomocą tego skryptu importować dane tickowe do platformy MT4 i na tej podstawie testować na przykład swoje strategie. No i teraz może przejdziemy sobie ponownie do naszej platformy, tak? Ja już sobie te dane zaimportowałem, przejdę sobie do testera strategii i teraz tak, tutaj sobie wybieram tą naszą strategię, tak? To jest akurat ona z wersji 1.0, czyli to jest ta podstawowa strategia, jaka jest dostępna w internecie. Nie jest to mod, ponieważ mod zawiera takie opcje jak na przykład handel ręczny lub mobile trading, czyli handel za pomocą smartfona, także spokojnie można testować to na tych modach, ale również można to testować na wersji, która jest bezpośrednio dostępna w internecie. No i teraz tak, co jest ważne? Ważny jest tutaj właśnie ten czas, który ustalamy. Tutaj Adam proponował, żeby to zrobić co najmniej za ostatnie 5 lat, natomiast ja jestem tego zdania, że strategia musi być przetestowana za ostatnie 10 lat i tego będę się trzymał, dlatego puszczam tą strategię od 1 stycznia 2011 roku, tak, i ona jest do 24 grudnia, tak, 2021 roku, także mamy dosyć obszerny okres, tak, tutaj. Model, według jakiego będziemy korzystać, to będzie każdy tick, tak, interwał ustawiam na M15, ponieważ tak naprawdę nie ma to większego znaczenia dla tej strategii, ponieważ ona i tak oblicza to w relacji do
pipsów, tak? Czy ustawimy tu interwał H1, M1 czy M30, to nie ma tu żadnego znaczenia. Natomiast praktycznie tak powinniśmy ustalić jakiś taki interwał, ponieważ platforma T4 buduje sobie jakby te interwały z tych tików. I na przykład ona będzie budowała sobie interwał jednominutowy z tików, natomiast każde następne interwały będzie budowała z poprzedniego interwału, czyli M15 będzie budowane właśnie z M5, tak, M5 z M1, a ta M1 jest budowana właśnie z tych tików. Dlatego te tiki w pewnym sensie mają jakieś znaczenie, ale nie do końca, ponieważ tak czy siak każdy kolejny interwał jest budowany właśnie z interwału poprzedzającego. No i teraz może sobie przejdziemy tutaj do takich ustawień, tak, tej strategii. Ja tutaj Wam pokażę właśnie moje ustawienia, na których ja obecnie gram, tak, to są ustawienia stop loss jest 30 pipsów, tak, take profit jest 20 pipsów, lot inicjacyjny tutaj jest jeden mikrolot oczywiście, pierwszy martingał to jest razy 2, drugi martingał jest także razy 2, no i dystans, tak, pomiędzy tymi, co żeśmy sobie wcześniej powiedzieli, omawiali, pomiędzy transakcjami hedżującymi właśnie z 15 pipsów. Czyli są to, słuchajcie, są to trochę niestandardowe ustawienia, ale na tych ustawieniach ja gram i na tych ustawieniach mi się to na razie sprawdza. Oczywiście nie mogę nikomu gwarantować, tak, że te ustawienia są idealne. Możecie tu próbować w własnych ustawieniach. Zachęcam Was do próbowania ustawień na dystans, tak, na każdy kolejny dystans, jakichś tam kolejnych ustawień. Możecie sobie dać dystans, na przykład 10 pipsów, czyli będzie nam otwierać kolejną transakcję jakby wewnątrz tych transakcji hedżujących, tak, może być to zewnętrznie, jak tamkolwiek sobie skonfigurujecie, możecie sobie to sprawdzić. No i tutaj co jeszcze jest ważne, czy coś jeszcze jest istotnego, zaraz już patrzę, nie, w zasadzie to już wszystkie informacje są, tak, daję OK, tak. Co jeżeli chodzi o spread, tak, najlepiej, słuchajcie, akurat w tym momencie jest weekend, tak, i spread jest na parach walutowych, jest bardzo wysoki, dlatego ja nie daję aktualny spread. Zawsze warto sobie przetestować tą strategię na przykład w weekend. Można to zrobić na przykład w nocy, tak, kiedy spread jest, załóżmy, może być trochę wyższy. Natomiast i wtedy dobrze dać aktualny spread po to, żebyśmy mogli testować jakby na takich, że będzie to odzwierciedlało prawie że naturalne warunki. Natomiast jeżeli chodzi o brokera IC Markets, to na ETK-u, na parze EURUSD, ten spread jest praktycznie zerowy i on się tam waha, tam nie wiem, 0,1, 0,2, nie wiem, 0,01 pips, czyli 1 pips to byłby 10 punktów, to praktycznie nie widziałem, tak? Ja daję jakiś tam najmniejszy, tak? Także nie ma tu problemu. Odzwierciedla to w każdym bądź razie warunki takie rzeczywiste. Co jeszcze możemy tu zrobić? W zasadzie chyba to wszystko, tak? Teraz może sobie puścimy test i dopiero później przejdziemy sobie do omawiania właśnie tego testu, jak on wygląda. Ja sobie tu włączam start, także mam dosyć szybki komputer, nie potrwa to zbyt długo, tak? Może zobaczymy sobie podgląd, tak? Jak to wygląda, jak ta strategia pracuje. Widzimy, że tutaj ma te takie sople, tak? Co tu my tu widzimy, to są te obsuwy kapitału. Na to będziemy sobie zwracać uwagę i sobie to bardziej szczegółowo omówimy. No na razie trzeba poczekać. Tu widzimy taki jest większy sopel, tak? Czyli jakaś taka wyjątkowa sytuacja. Zobaczymy, co się będzie działo. Chwilę poczekamy. Musicie wiedzieć, że akurat ta strategia jest ustawiona na takiej zasadzie, że to jest cały czas w rynku, tak? Czyli widzicie, już mamy tutaj ponad 7000 transakcji, a tylko dlatego, że ona jest non-stop w rynku. Słuchajcie, jeżeli ktoś by na przykład, nie wiem, narzekał, a bo tutaj jest jakieś takie obsunięcie kapitału albo to właśnie musi wziąć pod uwagę właśnie tą sytuację, że ta strategia jest cały czas w rynku. Stąd widzicie, mamy 8337 transakcji. Zdajcie sobie sprawę z tego faktu, że nie musicie być cały czas w rynku, natomiast tą strategią możecie grać tylko i wyłącznie własne setupy. W tym
wtedy ograniczycie jakby tą ilość transakcji, a przy równoczesnym na przykład zwiększeniu skuteczności. No i teraz może test się zakończył, może sobie przejdziemy, zobaczymy raport, tak? Tu mamy ten raport, tu widzimy, mamy to NA, tak? O czym wcześniej wspominałem, no ale nie należy tego brać jakby na serio, że to są jakieś dane, które są niezidentyfikowane. Natomiast jeżeli by ten parametr tutaj był, no, działał poprawnie, tak? W tej platformie MT4 to było to zapewne 99% jakości modelowania. Natomiast błędy na wykresie, jak widzimy, jest tutaj 0. Na zielono jest cała ta linia, także tylko to potwierdza to, co ja powiedziałem, tak? Słupki w teście, wszystko, ile słupków w teście użyte, możemy sobie to przeliczyć na kalkulatorze, tak? Także to nie jest jakiś taki komplikowany problem. Depozyt porządkowy miałem tutaj 3000, tak? Strategia by wytrzymała przy 1000, ale my sobie zaraz to jakby zaraz sobie to skalkulujemy, dobra? Całkowity zysk, wskaźnik spreadu. Słuchajcie, największa strata bezwzględna wyszła mi tutaj 709 euro, czyli według tego, co wcześniej nagrywałem film na temat depozytu, powinniśmy sobie to razy 3 tak pomnożyć, czyli 710 powiedzmy, plus 710, 1420 plus 710 damy 2130, tak? Czyli taki depozyt, przy tych ustawieniach taki powinien być depozyt, 2130, tak? I co jeszcze, czy na coś jeszcze możemy tu zwrócić uwagę? No dobra, 2130, teraz ja sobie zmniejszę ten depozyt, tak? Dam sobie tutaj ustawienia, zrobię sobie tutaj, wpiszę sobie depozyt, 2130, tak, mamy ten depozyt i teraz puścimy jeszcze raz tą strategię i przejdziemy dalej. No to zobaczymy, jak ona sobie pracuje ponownie za te 10 lat jeszcze trochę, zobaczymy. I dojdzie ona sobie do końca. Oczywiście zachęcam Was do próbowania, do własnych ustawień. Nie musicie, słuchajcie, nie musicie importować tych danych tickowych, bo tak naprawdę ten wykres wygląda tak samo. Ja już to setki razy sprawdzałem, przerabiałem i naprawdę wiem, co mówię. Możecie sobie pobrać dane na przykład bezpośrednio tutaj od Centrum Historii, tak, dane minutowe. Chodzi o to, że platforma tak czy siak nie robi tego testu na danych tickowych, natomiast ona sobie buduje ten interwał, który my tutaj pokażemy, to ona sobie buduje na przykład z ticków, ona sobie buduje interwał minutowy z ticków, natomiast z tych minutowych budowane są później następne interwały, w ten sposób to wygląda. No i teraz tak, możemy sobie przejdziemy do jakichś bardziej takich zaawansowanych, tak? Czyli wiemy już, jak dobierać depozyt, tak? Czyli wiemy, że depozyt do tej strategii powinien być na poziomie, jeszcze raz to pokażę, 2130 euro, tak? Czyli nie może być, słuchajcie, możemy sobie to razy 2 pomnożyć, czyli tam nie razy 3, tylko razy 2, ale to wtedy jest większe ryzyko. Taki pewniak to jest jakby właśnie razy 3 i ja to zawsze respektuję, zawsze w ten sposób podchodzę do tego wszystkiego. Na co możemy sobie jeszcze tutaj popatrzeć? Wejdziemy sobie na przykład na rezultaty, tak? I warto sobie zobaczyć na przykład, jakie poziomy są obsługiwane, bo wiemy, że jak strategia gra, czyli otwiera jedną transakcję, drugą transakcję, na przykład trzecią, jak wpadnie w jakąś konsolidację, to może na przykład dojść do 10 poziomu, tak? I jakie to są loty. Możemy sobie tutaj na przykład, zobaczcie, segregować, tak? To wszystko, na przykład mamy tutaj loty, tak? Czyli pierwsza transakcja jest zawsze ta inicjacyjna 0,1, druga 0,2. Widzimy, że tutaj później nam wybiło, tak? Później znowu jest 0,1, 0,2, wybiło TP, znowu 0,1, 0,2, 0,2, ponownie 0,4, 0,1, 0,2, 0,4, tak? Czyli już mamy tutaj trzy poziomy, tak? Wybiło TP i znowu jest 0,1, 0,2. Ale możemy to sobie posegregować.
i dać na przykład od najmniejszego do największego. I widzimy, co my tu widzimy. W ciągu 10 lat dwa razy strategia zaliczyła 40 lotów. To jest bardzo ważne, tak? Czyli 40 lotów to jest któryś tam z kolei poziom, tak? Ale teraz tak, to może być dla niektórych ból głowy, tak? Natomiast na co bym chciał tutaj zwrócić uwagę? Zwróćmy uwagę, te 40 lotów, które tutaj zostało, to zapewne było, przejdziemy sobie na wykres gdzieś w tym momencie, tak? To musiało być w tym momencie, bo widzimy tutaj największe obsunięcie kapitału. Czyli to największe obsunięcie kapitału było przy poziomie 6965. Powiedzmy, że nie wiem, przy poziomie 7000 euro. Co nam to mówi? Jeżeli ktoś chce, nie wiem, mieć naprawdę taką spokojną głowę i grać tą strategią, no to powinien na przykład wykorzystać depozyt, nie wiem, na poziomie 7000 euro. To może się wydawać zbyt wysoka kwota, tak? Zwłaszcza, że zaczynamy grę od jednego mikrolota. Nie jest to potrzebne, moim zdaniem nie jest to potrzebne, ponieważ widzimy, że strategia poradziła sobie grając od ilu? Od 2000 euro, tak? Sobie spokojnie poradziła i dopiero to obsunięcie kapitału nastąpiło w jakimś miejscu, tak? Na poziomie 7000 euro. Natomiast warto byłoby zobaczyć na przykład, jaka jest dana, tak? Czyli mamy 2011, 10.03, godzina 18.57. Warto byłoby się cofnąć właśnie do tego miejsca na wykresie, tak? Prześledzić, co się dokładnie stało. Ja natomiast no, nie mam akurat tyle czasu na tym nagraniu, żeby to zrobić, ale można na przykład sprawdzić, bo często jest tak, że te dane z Dukaskopy nie są takie dokładne, jakby nam się wydawało i może się okazać, że akurat w tym miejscu brakowało danych, no i strategia to potraktowała w ten sposób, a nie inny. Czyli tutaj jest taki moment, którym warto by się zainteresować. Być może są to jakieś dane, być może to jest coś, co się praktycznie nie powtórzy. Oczywiście taka sytuacja zawsze się może zdarzyć, tak? Może się zdarzyć nawet coś takiego, jak było na franku. My tego nie możemy nigdy na pewno stwierdzić, natomiast nie dyskwalifikuje to całej strategii, tak, że tam raz czy dwa razy zostało użyte, 40 lotów. Tym bardziej, że jeżeli tutaj widzimy, strategia sobie doskonale radzi, tak, i to, co ja proponuję, to jakby widzimy, może tak, widzimy tutaj, że strategia ma bardzo długie okresy, tak, zyskowne, które są, i te obsunięcie kapitału tu są w miarę akceptowalne. Zawsze można jakby zarobić ten depozyt, tak, a później wypłacić tę zarobioną kwotę i już później grać za zarobione pieniądze, także nie powinno być jakiegoś tam większego problemu z tym. Przede wszystkim nie należy się bać, ponieważ nie należy bać się ryzyka, jest tutaj właśnie to, w sumie mnie to też w pewnym sensie niepokoi, natomiast no, jest to ryzyko i tego my tutaj sobie nie pozbędziemy się tego ryzyka, ale popatrzcie na to, że takie ryzyko jest w przypadku każdej strategii. Jakokolwiek byście nie grali strategią, jakikolwiek systemem, jeżeli weźmiecie sobie nawet system klasyczny, to zawsze jest ryzyko, że traficie na jakąś taką serię strat, która jest bardzo długa. Nie musi być, w tym przypadku my możemy trafić na jakąś konsolidację, tak? Generalnie strategia zarabia, natomiast możemy trafić na konsolidację, która spowoduje właśnie takie obsunięcie. W przypadku strategii klasycznej może się trafić na czarną serię strat, która może być nawet, nie wiem, pod rząd może być to 20, 30, 40, a nawet 50 stratnych transakcji z rzędu. Także takie rzeczy tam, takie rzeczy są możliwe, takie rzeczy ja widziałem i to nie jest jakaś, nie wiem, czarna magia. Tym bardziej, że 80% traderów traci, tak? Tutaj mamy do czynienia z zyskowną strategią. Jedyne, z czym musimy sobie poradzić, to przede wszystkim z tymi właśnie obsunięciami kapitału. I w takim przypadku, jeżeli na przykład gracie ręcznie, tak? I będziecie na przykład sobie, nie wiem, dokonywać jakiejś analizy i w oparciu o tą analizę na przykład otwierać transakcję transakcyjną, wówczas możecie ograniczyć właśnie tego rodzaju
obsunięcia kapitału, a tym bardziej, jeżeli na przykład macie jakąś sprawdzoną strategię manualną. Chociażby, nie wiem, niech to będzie, nie wiem, wskaźnik stochastik, może sobie wrzucę go na wykres, tak? Jakiś tam wskaźnik stochastik, tak? Chociażby niech sygnałami będą właśnie te tutaj sygnały w strefie wykupienia, tak, i w strefie wyprzedania, przepraszam, wówczas powinno to ograniczyć właśnie tego typu obsunięcie kapitału dla strategii, która jest cały czas w rynku. A zatem myślę, że wyjaśniliśmy sobie tutaj wszystko, co związane jest jakby z testowaniem tej strategii. Nie ma sensu brać jakiś tam, nie wiem, pod uwagę parametrów typu profit factor czy jakichś innych, ponieważ to wszystko tak naprawdę, powiem Wam, nie ma znaczenia. Ja się tym wszystkim zajmowałem i powiem szczerze mówiąc, to jest po prostu, nie wiem, taka jakby informacja ekskluzywna, która niczego nie wnosi do tradingu i do praktycznego tradingu na pewno nic nie wnosi. A zatem słuchajcie, zapraszam Was do komentowania tego filmu na grupie. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do naszej grupy, również Was zapraszam. Zwracam uwagę na to, abyście odpowiadali na pytania, które są tam podane podczas właśnie wysyłania tego wniosku o dostęp do grupy, ponieważ no, odrzucamy takie osoby. Uważamy, że jeżeli ktoś nie jest w stanie odpowiedzieć na jakieś proste trzy pytania, to tym bardziej nie będzie aktywny na grupie. A chcemy tą strategię dalej rozwijać i zależy nam na tym, abyście byli aktywni, bo w przeciwnym wypadku no, wszystko stanie, zamarznie i nie ruszymy z tym w ogóle do przodu. Tak więc trzymajcie się, cześć, oczywiście wesołych świąt dla wszystkich, hej.